Siema, jestem Trzeci i witam was w kolejnym odcinku z PC Monitoring na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zrobię sobie opening wakacyjnych jajek z trzeciej części wakacyjnego update'u właśnie w PC Monitoring. A więc zanim tutaj zacznę robić ten opening, to zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod filmem. No a słuchajcie, już myślę, że możemy sobie przejść właśnie do openingu, więc tak dzisiaj mamy tutaj takie trzy jajka, oczywiście mamy tutaj je w wersji zwykłej i złotej. Więc słuchajcie, zrobię sobie ten opening wszystkich tych jajek, oczywiście tych otworzę sobie tak mało, tych sobie też otworzę tak mało, a tych słuchajcie, otworzę sobie najwięcej, no i przede wszystkim będę chciał się tutaj skupić właśnie na tych jajkach. No i przede wszystkim sobie otworzę słuchajcie te jajka. I tych będzie tutaj zdecydowanie najwięcej. No i słuchajcie, przy okazji w tym jajku mamy do trafienia, jak widzicie, Huge Peta oraz Titanic Peta. Także naprawdę możemy tutaj trafić mocne pety. A więc słuchajcie, myślę, że możemy sobie od razu zacząć właśnie ten opening. A więc zacznijmy sobie może od tych właśnie tutaj jajek. Więc lecimy sobie tutaj od razu z openingiem. Więc lecimy sobie tutaj oczywiście o tych jajek, tych otworzę sobie tak mało, później sobie polecimy z tymi tam po prawej stronie. No oczywiście tych, w których mamy do trafienia Huge Peta oraz Titanic Peta, no to sobie otworzę zdecydowanie najwięcej, bo one są najciekawsze i najlepsze. No i dobra, słuchajcie, skupmy się tutaj, słuchajcie, teraz na tym, co my tutaj mamy, bo widzicie, mieliśmy tutaj przed chwilą jakiegoś Epika i na ile mamy na niego procent w ogóle. Znowu mamy tego Peta i na niego mamy, słuchajcie, tutaj 2,1%, więc okej. Otwórzmy sobie jeszcze kilka tych jajek, no i zobaczymy, co będzie tutaj leciało w kolejnym jajku. Okej, okay, to mamy teraz złotego epika, bardzo fajnie, więc to w sumie na razie najlepszy traf z tego jajka. Okej, okay, mamy znowu epika, więc dosyć sporo tych epików leci. Lecimy sobie dalej, okej, myślę, że możemy sobie tutaj otworzyć teraz ostatnie jajko to. No i okej, mamy teraz basica, więc tutaj jakiś nie najlepszy traf. I lecimy sobie od razu do tych petów, znaczy do tych jajek, do tych petów, jakby dotrafiają właśnie petów z tego jajka. No i tych jajek sobie też otworzę kilka i lecimy, słuchajcie, jak najszybciej do tych najmocniejszych jajek, bo tak naprawdę, no, chcę ich otworzyć najwięcej i też one są najciekawsze, więc chcę, żeby tutaj było jak najciekawiej i jak najfajniej, żeby po prostu, wiecie, no bo tam może trafić już peta i Titanic peta, więc no, myślę, że to by było ciekawe, może się uda, słuchajcie, może się uda, kto wie. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj teraz jakiegoś rera, okej, okay. Na niego mamy 96%, okej, okay, lecimy sobie dalej, kolejne jako tutaj przed nami. No i zobaczmy, co tutaj wypadnie, mamy znowu tego rera, okej, okay. Taki piaskowy piesek, okej, okay, dobra, zobaczmy dalej. Mamy tutaj teraz, słuchajcie, tego samego peta, ale w wersji złotej, więc tego jeszcze tutaj nie mieliśmy w sumie, więc fajnie. No i zobaczmy tutaj, słuchajcie, myślę, że ostatnie jako to. No i mamy tutaj, słuchajcie, tego samego epika, co w tym poprzednim jajku. No i słuchajcie, lecimy sobie od razu do tego jajka. Jak widzicie, tutaj mamy 4 w sumie pety zwykłe. I mamy, słuchajcie, właśnie Huge Peta oraz Titanic Peta, więc jest to naprawdę mocne jajko. Więc tutaj lecimy sobie z otwieraniem tego, więc mam nadzieję, że tutaj szczęście dopisze i no najlepiej jakbyśmy trafili tutaj Huge Peta. A już w ogóle, no tak naprawdę, w sumie nie, no najlepiej to jakby był Titanic, ale oczywiście chodzi tutaj, że fajnie, bo jakby był Huge Pet albo Titanic, no to naprawdę byłby coś no mega fajnego, oczywiście, wiadomo, że na to tutaj szanse są najmniejsze z tego jajka, no ale jednak te szanse są, no jednak da się tutaj to trafić, więc fajnie byłoby sobie tutaj to trafić, oczywiście. Właśnie za to szansę, więc tutaj chcę otworzyć tego jak najwięcej, jak najszybciej, żeby tutaj było jak najciekawiej. No a teraz mam słuchajcie tego epika, który był w sumie do trafienia w każdym z tych poprzednich jajek również. Ale tego słuchajcie jeszcze nie miałem, więc mamy tutaj słuchajcie takiego to pedika, więc bardzo fajnie, na jego mamy te 32%. Więc mamy tutaj takiego również żółwia w wiaderku, więc fajnie, dobra. Jeszcze nie mamy słuchajcie, aha, mam teraz pewien ekwipunek, więc chwila. A więc teraz słuchajcie, już sobie zwolniłem miejsce w ekwipunku, więc możemy sobie lecieć z openingiem dalej. No i w sumie, słuchajcie, na razie dokończając to, co chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o te zwykłe pety w sumie, no to brakuje mi tak naprawdę wszystkich petów, znaczy w sumie ogólnie, o, mam słuchajcie legendę, właśnie tego peta mi brakowało i w ogóle brakuje mi w tym momencie, dobra, to w tym momencie powiem już tego, co brakuje mi w sumie w tym momencie. Więc teraz mi brakuje, słuchajcie, już tych trzech najrzadszych petów, czyli brakuje mi, słuchajcie, mityka, bo wszystko to mamy trafione z tego jajka, czyli brakuje mi właśnie mityka, Huge Peta oraz Titanica, Titanic Peta, więc no tutaj na razie czekamy sobie w sumie na mityka, bo w sumie mityka też było fajnie trafić, bo jeszcze też go nie mieliśmy, więc fajnie jakby się zaraz to udało zrobić. Okej, teraz mamy, słuchajcie, znowu legendę, więc bardzo fajnie, bo tutaj trochę tych jajek otworzyłem, a na razie mieliśmy jedną legendę, ale okej, okay, jak tutaj możemy zauważyć, powoli się rozkręcamy, bo mamy już te legendy, na początku te legendy nie leciały, a mamy już legendy, więc może teraz będzie mityka, ale może później będą Huge Pety. No i zobaczymy, może Titanic, no nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie to czekamy chociaż na tego mitykala, bo jeszcze nie mieliśmy mityka, więc fajnie byłoby sobie go za chwilę trafić. Więc zobaczmy, co mamy tutaj w tym kolejnym słonecznym jajku. Mamy tutaj legendę, okej, okay, bardzo fajnie. Mamy tutaj Flower Gecko, okej. Okay. Więc zobaczmy, co mamy tutaj jeszcze w kolejnym jajku. I mamy tutaj słuchajcie tego pecika wiaderkowego, okej. Okay. Więc mamy sobie dwa wiaderkowe pety, no oczywiście te pety z wiaderkiem wypadają najczęściej. Więc lecimy sobie tutaj z kolejnym oczywiście jajkiem, no i zobaczmy, co tutaj wypada. Teraz jaki pet będzie teraz? No i oczywiście znowu mamy tego peta w wiaderku, okej. Okay. Lecimy sobie w takim razie dalej, oczywiście jak najszybciej sobie otwieram te jajka. No i zobaczmy, okej, okay, mamy teraz legendę, więc bardzo fajnie, w sumie legendy to jest całkiem spoko.
jest to na pewno dużo lepsze niż te pety w wiaderkach, bo w ogóle na legendę tak naprawdę też nie wiadomo dokładnie, jakie mamy tutaj szanse, bo nie mamy tutaj tego pokazane. Mamy tu oczywiście również znaki zapytania, więc w sumie całkiem okej, ale ta legenda, no wiadomo, że nie jest aż taka trudna jak na przykład Mityk, czy też no już w ogóle huge pety albo Titaniki, no to wiadomo, ale oczywiście spoko jak leci legenda zamiast tych petów słabszych, to wiadomo. Okej, no teraz właśnie mamy teraz no najsłabszego peta z tego jajka. Więc zobaczmy, co będzie w kolejnym. No i mamy tutaj właśnie teraz znowu legendę, więc okej, bardzo fajnie. Lecimy sobie dalej, kolejne jajko przed nami i uwaga, co mamy tutaj. No mamy tutaj znowu tego peta w wiaderku, więc okej, dobra. Tutaj mamy w takim razie od razu kolejne jajko i mamy tutaj znowu tego becika i słuchajcie, w tym momencie okej, jak widzicie mam znowu pełny ekwipunek, więc widzimy się znowu za chwilę. Okej, więc ja znowu zwolniłem sobie miejsce w ekwipunku, no i lecimy w takim razie z openingiem od razu dalej. A więc dobra, zobaczmy, co mamy tutaj teraz. I mamy tutaj Flower Gecko, więc od razu po tej chwilowej przerwie mamy legendę, więc okej, całkiem fajnie. Dobra, zobaczmy sobie, co mamy dalej i mamy sobie teraz, no, epika, więc tutaj, no, nie za ciekawie. Więc lecimy sobie od razu dalej i uwaga, zobaczmy na kolejny traf w kolejnym jajku i mamy tutaj teraz, okej, znowu legendę, więc całkiem fajnie, fajny traf. Dobra, lecimy w takim razie od razu jeszcze z kolejnym jajkiem i zobaczmy, co będzie teraz. No teraz mamy słuchajcie tutaj epika, jest to ta rybka w wiaderku, no 66% na nią w sumie jest i ona też jest do trafienia w kart. Okej, mamy teraz legendę, więc spoko. I mamy w sumie tutaj, no tak naprawdę ją mieliśmy do trafienia w kart meku do tej pory, więc no to jest zdecydowanie no najsłabszy pet w ogóle z tych, które tutaj dzisiaj otwieram. Więc wiadomo, że też no będzie go wylatował tutaj najwięcej. Tak jak na przykład teraz znowu mamy tego pecika. No i słuchajcie, mamy tutaj w takim razie kolejne jako może teraz zupełnie coś innego, aczkolwiek, no nie, mamy znowu tego samego peta, więc okej, lecimy sobie dalej. Zobaczmy, co będzie teraz. Uwaga, uwaga, uwaga. Mamy teraz co? Mamy teraz, słuchajcie, złotą legendę, więc w sumie bardzo fajnie, bo to jest jak do tej pory najlepszy traf, słuchajcie, bo jeszcze do tej legendy mieliśmy, ale złoto jeszcze nie mieliśmy, więc bardzo, bardzo fajnie. No i słuchajcie, tutaj znowu mamy tego epika. No i słuchajcie, tutaj na razie jakoś najlepszego szczęścia nie ma, bo słuchajcie, nie mieliśmy na razie, słuchajcie, mityka, ale my sobie tutaj jeszcze kilka jajek, ale słuchajcie, na razie, no, wydaje mi się, że tego mityka się nie uda nawet trafić, a to dopiero mowa o huge pecie oraz o Titaniku. Ale w sumie sporo mieliśmy legend, no, nie jest najgorzej, ale mogłoby być, słuchajcie, lepiej, więc zobaczmy sobie tutaj jeszcze, otworzę sobie kilka tych jajek, zobaczmy, tutaj mamy znowu epika, więc no kurczę, troszeczkę słabo, zobaczmy sobie tutaj jeszcze kolejne jajko i uwaga, co mamy tutaj, no i tutaj, słuchajcie, mamy znowu epika. No i słuchajcie, no tak widzicie, nie idzie jakoś najlepiej, ale też nie szło, słuchajcie, najgorzej, a więc słuchajcie, myślę, że w dzisiejszym odcinku to było na tyle. A więc słuchajcie, mam nadzieję, że ten film właśnie spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę pod filmem oraz suba dzwonkiem na moim kanale. Tutaj Bux mi się akurat skończył, w sumie też na szczęście. No i słuchajcie, myślę, że w dzisiejszym odcinku to było na tyle, także właśnie jeśli ten film się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz suba dzwonkiem na moim kanale, a ja już się pożegnam tego filmu, także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!